No i nawet... O, fuck this shit. Ładnie mnie załatwił. Na niego chyba trzeba będzie brać snajperkę i poprawkę jakąś. Cholera, brakuje mi paru rzeczy do przejęcia full tej bazy, jak sami wiecie. Tak, wiem, że tam jest pułkownik, tylko cholera, jak go ściągnąć. Może z budynku. Będziemy walić tylko po headshotach. O, szyty koleś. Ładnie się... Znaczy ładnie był uzbrojony. Dobra, zobaczmy, co wy tu mieliście. Dobra, jest i granat. Dobra. Sprawa tutaj załatwiona. Muszę powiedzieć, że się odnowił. Super. Ja mam 4 granaty i znowu mi jeden zabraknie. Po prostu epicko. O, to jest jakieś zadanie. Nie wiem, czy te zadania się liczą do... do przejęcia w ogóle całego terenu. No chyba nie, mi się wydaje, że nie. O, jest skrzyneczka, super. Ona tak schajdowana, że... O, tam się chłopaki czyskają. Życzmy im powodzenia. Dobra, jak tam było ukryte, to tu też musi być. Super. Teraz tak, jest i sam jeden. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Helipad mnie nie interesuje. Interesuje mnie raczej miejsca, gdzie by było jakieś ammo. Po prostu minigun. Taki kawał zapieprzeć z nim, no to sorry, dochciewa mi się. Tam jest śmigłowiec, a tam nic nie będzie z tego.
20 obiektów zniszczonych. Tylko... no bez jaj. Słabo. Dobra, komin rozwalony. Zostało 10% tutaj tego terenu. O cholera, gdzie coś tu może być jeszcze schowane? No naprawdę nie wiem. Ten cholernie rozległy. O, mam pomysł. Załatwimy to trochę szybciej. Tak, podobało ci się? Cieszę się. Zobaczmy. Było blisko. Tutaj nic na pewno nie ma. Tutaj też nie. Na pewno takie bajery będę miał podświetlone. Ja te ludziska raczej dostrzegam, takie rzeczy. No, ale się może zdarzyć, że coś mi może umknąć. O! O lada. I co, zabawa się poszła pieprzyć. O masakra. Dobra, tu nic nie ma. Bardzo pomyślane wejście na lądowisko. Nie, że do bazy rządowej. Zresztą kto jak co woli. Proszę na porwanie helikoptera. Dobra. O, mamy z naszą zgubę kochaną. No i sprawa załatwiona w końcu, nareszcie. Tak szukałem tego dziadostwa. No nic, dobra, wiecie co, ludziska, ja sobie zrobię przerwę od nagrywania. Polecimy sobie może na tym rejonie kilka wyzwań. Tak więc ja sobie robię 5-10-minutową przerwę i zaraz widzimy się z powrotem. No dobra ludziska, ja już jestem z powrotem po krótkiej przerwie. Tak więc może zrobimy sobie jeden wyścig, który się znajduje aktualnie jeszcze w bazie. Tutaj tak. Tak. Super. Jeszcze chwilkę mogę sobie poświęcić na nagrywanie. I co tu mamy? Pojazd. Znowu samolocik. No dobra. No to lecimy. O cholera, jest ciężko. Ciasto się zaczyna robić. A! Aj!
Niedobrze, miałem sporo czasu, ponad minutę. Także no, wiem, że nie ma się co spieszyć. Jeszcze raz spróbujemy. Bo czemu by nie? No, come on, wczytuj się. No, trwa wczytywanie. Super. Dalej, wsiadaj. O, pułkownika znalazłem jeszcze, super. Dobra, mamy ponad minutę, to sobie nawrócę. Aaa, cholera, nie udało się. Dobra, może teraz się uda. Tak, udało się. Ale żyje. Episko. Dobra. Jeszcze to jest ostatni punkt kontrolny. Tak. No niedobrze. Ale przed samym upadkiem wyskoczyłem, lol. Dalej, wsiadaj. Chcę jeszcze raz to zrobić. Do trzech razy sztuka. Ale już wiem, co się spodziewać. O, już idzie zdecydowanie lepiej. No, nie rozbijmy się teraz. Come on. Ach, w końcu się uda. Dobra, jeszcze tylko trzy. O lol. Nie udało mi się. O, kolejny pułkownik. No, mamy czas. I spokój. O, w końcu udało się. Tak. W sumie ostatnie kółeczko to jest formalność. Okej, wyzwanie zakończone. O, 20 tysięcy na plusie. Dobra. O, sporo tutaj tego. I masa znajdziek. Cholera, nie wiem, czy teraz tu są jakieś znajdźki. Ale jedną przynajmniej... widać na radarze. Nie mówcie, że jest ona pod wodą. A, jeszcze mam trochę powietrza. Okej. Czarna skrzynka. A, to jest od nich. Super. Nie ma sprawy.
Dobra, pokręcimy się teraz troszeczkę po mieście. O, masakra, to jest ten kawałek przepłynąć. Daleko jeszcze do tego brzegu, żeby ten hak zadziałał. No, udało się. No jednak liny hamują i to ostro. Samojeżdżący skuter. Epicko. Dobra, port mamy odblokowany. To jest jedno z najmniej potrzebnych rzeczy. O, krosik. Krosik? Nie, skuter. To już lepsze to jest. Ten cruiser. Pięknie, nawet skrzyneczka od razu. Super. Czemu te skrzynki są tak wysoko poukrywane, to naprawdę nie wiem. Okej, zobaczmy, czy czegoś tutaj innego nie ma. Dopiero 4%. O, masakra. O. Kolejne. Trzeba się troszeczkę tutaj pokręcić. Po tym obszarze. A także ludziska, jestem na razie zadowolony z programu do nagrywania. Jest nim Mirror's Action.